Ujście Warty. Dla ptaków wodnych i wodno-błotnych to jedno z najważniejszych miejsc na mapie Polski. Liczbę osobników pojawiających się w czasie jesiennych i wiosennych przelotów trzeba szacować w setkach tysięcy. W pozostałych częściach roku wcale nie jest mniej ciekawie. Na interesujące obserwacje można liczyć przez cały rok. Obszar rozlewisk jest chroniony parkiem narodowym, parkiem krajobrazowym, a od 2004 roku także ostojami sieci Natura 2000. Wcześniej musieliśmy na wiele terenów pozyskiwać środki z Narodowego Funduszu czy Ekofunduszu na takie gatunki jak derka, czy ptaki siewkowe, czy wodniczka. A obecnie większość tych obszarów jest objęta programami rolno-środowiskowymi, a programami ptasimi, wręcz tym ptasim, gdzie rolnicy otrzymują za opóźnienie koszenia, czyli też środki na zakup lepszej paszy ze względu na ochronę gatunków cennych z europejskiego punktu widzenia. W centrum naturowego obszaru w ujściu Warty leży Słońsk. Póki co władze gminy nie patrzą zbyt przychylnym okiem na unijne nowinki. Natura 2000 na pewno jest konfliktowa. Konfliktowa jest przede wszystkim w działaniach inwestycyjnych. Tutaj zachodzi ten taki niepokój, że ten rozwój naszej tutaj lokalnej społeczności w jakiś sposób zahamuje. Zastanawiamy się głęboko nad wydobyciem ropy, bo mamy dwa nowe odwierty zrobione, jest złoże bardzo bogate i nie wiemy, jak to w przyszłości będzie, bo mieliśmy już pewien taki spór pomiędzy Partią Zielonych, stowarzyszeniami przyrodniczymi co do drugiego odwiertu. Bo tam znaleziono jakiś kwiatek, bo to i już był pewien spór. Ja nie mówię, że on był duży, ostry, ale to daje jakieś podłoże do myślenia, co może być w przyszłości. Jak do tej pory gmina nie korzysta też z atutów, jakie daje Natura 2000 przy pozyskiwaniu unijnej pomocy. Nie czyni tego urząd, ale wyzwanie podjęli sami mieszkańcy. To właśnie specyfika Słońska. W wykorzystywaniu programów rolno-środowiskowych i dopłat powiązanych z gospodarowaniem na terenach Natura 2000 tutejsi rolnicy nie mają sobie równych. Pan Cotarz łza się wokół kręci, jak się na to patrzy, bo widać, że ten taki element polskiego krajobrazu, który zniknął gdzieś na parę lat, tak, teraz wraca wreszcie, nie? Tak. Jak się udało przywrócić te stada? Około 50% jest uzupełnionego stada z zewnątrz. Głównie czystego limuzena, który został sprowadzony. To rasa taka, tak? To jest rasa limuzę, która została sprowadzona z Holandii. Jesteśmy na obszarze sieci Natura 2000. Proszę powiedzieć, czy z tego tytułu macie Państwo jakieś korzyści? Dodatkowymi korzyściami są programy ptasie, jak i zarówno rolno-środowiskowe, gdzie są mamy większe dopłaty do produkcji właśnie zwierzęcej, jeśli chodzi o łąki. Konie i krowy przebywają na pastwiskach przez cały rok. Żyją niczym dzikie zwierzęta. Naukowcy, którzy obserwowali je przez dłuższy czas, zauważyli wiele zachowań właściwych dzikim zwierzętom żyjącym na preriach. Da się wyróżnić poszczególne stada, mające swoich przewodników.
W razie zagrożenia grupa formuje szyk obronny, chroniąc cielęta. W parku ludziom wolno chodzić po szlakach. Krowy chodzą gdzie chcą, depczą, zjadają trawę. Jak to jest? Jak to się ma do ochrony przyrody? Jesteśmy takim specyficznym parkiem, który wymaga aktywnej ochrony. W naszym przypadku ta aktywna ochrona polega na użytkowaniu ekstensywnym łąk i pastwisk, które są z kolei głównymi siedliskami, gdzie występują ptaki. I to we wszystkich okresach fenologicznych. Od tego najważniejszego, czyli okresu lęgowego, począwszy na zimowaniu, gdzie tu dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym te zimy są przeważnie łagodne. Czy to taki klasyczny przykład, gdzie taka potoczna forma ochrony przyrody, jaka przychodzi do głowy, a zamknąć, nikogo nie wpuszczać, przyniosłaby raczej szkody, tak? Są przepiękne polskie parki, począwszy od Puszczy Białowieskiej po przepiękne lasy, które musimy chronić w ochronie ścisłej. Natomiast w tym wypadku, kiedy chronimy siedliska i konkretną grupę zwierząt, jaką są ptaki i ten główny okres lęgowy, musimy aktywnie działać, a tutaj w naszym przypadku współpracujemy z rolnikami i to wydaje się najkorzystniejsze. Pastwisko krótko wystrzyżone przez krowy i konie na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt ciekawie. Ale to właśnie tu żerują rzadkie i ciekawe gatunki ptaków. Dziuple głowiastych wierzb zasiedlają sowy pójdźki. Na ścierniskach polują na gryzonie chrząszcze i szarańczaki. Długie dzioby dudków niczym pęsety wydobywają larwy i pędraki ukryte pod ziemią. Utrzymywanie terenów otwartych służy głównie ochronie ptaków siewkowych. Badania prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wykazują od lat, że liczebności gatunków należących do tej grupy maleją w zastraszającym tempie. W wielu miejscach Polski trudno nawet spotkać pospolite niegdyś czajki. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy to zanik miejsc do założenia gniazd. Dzięki wypasowi i koszeniom na terenie naturowych ostoi, w ujściu Warty wciąż można oglądać gniazdujące rycyki i bardzo rzadkie kuliki wielkie. Połacie piasku naniesione przez wylewy to idealne miejsca lęgowe dla sieweczek. Są także krwawodzioby. W miejscu, w którym stoimy, to są najwyższe partie gruntów w parku, można powiedzieć. Te górki, na których właśnie teraz stoimy, są arenami tokujących setek batalionów, czy też pierwsze lęgi zakładają tu kuliki, albo czajki, czy też krwawodzioby. Wymagania siedliskowe w okresie lęgowym dla ptaków siewkowych są dosyć proste. Krótko przygryziona czy przykoszona trawa, a już te wierzby, które jeszcze co jakiś czas otaczają nas, stanowią pewnego rodzaju zagrożenie. To są przyczółki, żeby wrona sobie usiadła i poczekała, gdzie ta czajka czy krwawodziób będzie podążała za krzaczenia wierzbowe. To też miejsca, gdzie z chęcią schowa się norka amerykańska, z której tutaj mamy troszeczkę problemów, albo szopy pracze. I dlatego też to, co my preferujemy tym takim głównym krajobrazem, to łąki, pastwiska, ale generalnie można powiedzieć, że to jest otwarty krajobraz. Przewrotna technika chowania się, nie? Chowanie się w przestrzeni. To jest ta, można powiedzieć, dwuwymiarowość, jaka też w tundrze jest, tak? To są dosyć bezbronne ptaki. Mimikra, a ubarwienie jajek, to jest jedyna ich obrona tak naprawdę. Czyli to, że tych jajek nie widać, że one się zlewają z otoczeniem. Z otoczeniem, dokładnie. To jest też przyczyna, dla której na przykład zamykamy
do końca okresu lęgowego większość żwirowych dróg, które w pierwszej kolejności odsłaniają się po zejściu wody i są miejscami kolonii rybic zwyczajnych, białoczelnych czy siewek różnych. Dla postronnego obserwatora on widzi kamienie, tak? A tam co parę metrów znajduje się gniazdo i dlatego te drogi są na przykład zamknięte.